Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym Wam pokazać kolejny gadżecik YouTube, pozwalający na wysłanie od razu dwóch filmów. Przedtem, żeby zrobić coś takiego, musiałem po prostu najpierw wysłać jeden film. No i jak się ten jeden film zakończył, dopiero wysłać drugi. Czyli jednorazowo nie można było wysłać ich dwóch. No chyba, że jakoś tam w drugiej wyszukiwarce, czy w drugim oknie, ale było tak, że musiałem zakończyć. Czyli widzimy tutaj drag and drop videos, czyli przeciągnij wideo. Otwarłem sobie folderek, no przeciągnąłem i widzimy tutaj postęp przesyłania. Jakiś tam się rozpoczął. Ten postęp przesyłania, o, widzicie tutaj, zaznaczyłem na niebiesko. Ale od razu patrzymy na dół i widzimy, że pojawiło się takie samo drugie okienko. Czyli też możemy nagle przeciągnąć drugie wideo w trakcie tego pierwszego wideo. No oczywiście polecam to tylko wtedy, kiedy mamy jakiś rześki internet, bo przy filmach wysokiej jakości po prostu nam się zamuli to, czyli nie ma to sensu. No aczkolwiek jeżeli powiedzmy chcemy sobie gdzieś wyjść, robić coś innego, to można puścić kilka filmów, one sobie tam grzecznie w nocy idą. Jak to mówią, chłop śpi, a mu rośnie oglądalność na YouTube. Czyli jeszcze raz postęp przesyłania. Widzimy, że postęp się nagle trochę zmniejszył z 21 minut na 22. No i tutaj z tego by wyglądało, że YouTube najpierw przesyła jedno wideo. Zapisałem zmiany, bo właśnie muszę pójść do sklepu, żonie po bułki. Czyli filmy sobie będą grzecznie szły, a ja pójdę spełnić męski obowiązek wykonania zakupów na śniadanie dla małżonki. No, czy mi się to nagrało? Zaraz zobaczymy.